é. Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Venus, a Space Mission 2, czekajcie tylko. O, być może będzie lepiej. No, z tej strony Venus, a Space Mission 2 i witam was w kolejnym odcinku w Q&A z Instagrama. Tak, czemu z Instagrama? Dlatego, że ja się, jak się nazywa? Zapytałem się na Instagramie, kazałem zadawać pytanie na Q&A. I tak. I jak to wygląda, są pytania, więc będzie odcinek. I tak, subskrybujcie kanał na moim palcu. Na pewno i nie zapomnijcie gdzieś, nie wiem, tutaj na pewno jest like, a tam znaczek subskrybuj, ale lepiej jak tu będzie. I tak, więc nie przeciągajmy, zaczynajmy. Team Savage Zdjęcie, fanpage, serdecznie pozdrawiam. Ich pyta się, ile znasz Mikiego? Ja znam Mikiego, czyli chodzi o Miki Savage 9, od urodzenia. No tak, dobrze mówię, od urodzenia. I drugie jego pytanie, czy mnie lubisz? Powiem tak, jakbym wiedział, kim ty dokładnie jesteś prywatnie, to bym cię lubił, ale to bym zobaczył, tak mogę powiedzieć teraz. Ale tu to w 50% tak mogę tak powiedzieć, bo no, co sądzisz o vlogi? Powiem tak, vlogi jest super gość, ja nic nie mam do niego złego, tam jak to? Pośmiać się z niego, czy pożartować, to każdy może, ale nie aż tak ostro. I tak, następne pytanie. Co sądzisz o starym ochroniarzu z ekipy Mikiego? Nie wiem, co ja mogę powiedzieć. No nie wiem właśnie, ciężko powiedzieć, bo Aton czasami on mi pisał coraz, a nie miałem nawet czasu pisać, jak mogę powiedzieć, o, więc tak to nie uważam. Jak się, dokładnie nazywam się Bartek Dulak, raczej po polskim Dulak, tylko że mieszkam w Norwegii, ja pochodzę z Polski, mam 20 lat i tak jak mówiłem, mam prawo jazdy na rok, rok prawo jazdy mam, więc perfekt. I tak. Jesteś gejem. What? YouTuber 21121. Jak to miałoby pytanie, to powiem tak. Nie jestem i nie chcę być gejem. Ile masz lat? Tak jak mówiłem, 21. Czy kiedykolwiek miałeś wypadek samochodu? Kiedykolwiek? Jeśli sam, czym miał samodzielny wypadek, to nie miałem, ale z rodzicami. Nie, no, nie wiem, że nie, to nie był wypadek. Więc nie. XX Kasperek XX.
Co sądzisz o LGBT? Ja nic nie sądzę, bo to nie ma... Bo to nic się nie dzieje o tym, więc nie ma nawet co odpowiadać. Opowiem tylko tyle, że... Odpowiem tylko tyle, że nic nie sądzę o tym. To jest zaraz... Niech uważają, co uważają. Dla mnie to jest obojętne. Tak. Ile jesteś czasu? Oj. Kurde, ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że... Znaczy, jeśli Miki to oglądasz, popraw mnie. Miki stawiasz 9, pozdro. I mi popraw, jeśli źle mówię, jakiś 2 lub 3 lata, nie więcej chyba, czekaj. Gdzieś tam miałem. Ale gdzie to nie wiem. Jeśli chodzi o... Od kiedy jestem w teamie 129, to macie tu odpowiedź. Czyli od samego początku. Czyli no. Odkąd kiedyś zaczęło się. Ale którego to... rok nieważny. Jeszcze raz napisał, ten team 129 fanpage. Czy zobaczysz kiedyś na fajnie? Trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Że nie wiem na co odpowiedzieć. Tak i nie. Odpowiedź być może kiedyś, ale nie teraz. Tak jak mówiłem, być może kiedyś, ale nie teraz, bo teraz jest te cholerne korona, wirus, pozdrowam dalek, wandal i no, takie tam, więc to jest odpowiedź. I tak. Tak jak mówiłem, to był koniec pytań. Jeśli chcecie więcej pytań albo z Instagrama, tutaj chcecie zadawać pod filmem, to zadawajcie, a będzie na pewno podepnę wam serduszko i tak. Na pewno gdzieś pod tym filmem, tak mówiłem, podepnę wam serduszko i na pewno będą te pytania w następnym Q&A, więc ja się z wami żegnam. Na razie, a nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału i no, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!